Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Kwestie dotyczące urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego są dzisiaj uregulowane w artykule 182 i następnym kodeksu pracy. W mojej ocenie propozycja nowelizacji zaproponowana dzisiaj komplikuje w jakim stopniu obecny stan prawny. Stąd moje pytanie skierowane zarówno do posła wnioskodawcy, jak i do pana ministra. Czy proponowane brzmienie przepisu artykułu 182 ze znaczkiem 3 paragraf 5 kodeksu pracy wprowadza ograniczenie w zakresie terminu dysponowania urlopu ojcowskiego i czy zakaz łączenia urlopu ojcowskiego z urlopem macierzyńskim przysługuje matce dziecka, pozbawi ojca dziecka możliwości sprawowania opieki nad tym dzieckiem? I drugie pytanie skierowane już wyłącznie do posła wnioskodawcy. W różnych systemach prawnych w Europie urlop macierzyński, ojcowski kształtuje się w wysokości od 2 do 15 dni poza Słowenią. Moje pytanie brzmi, na podstawie jakich analiz wyszło Państwu 8 tygodni? Dziękuję bardzo.